Fakty są takie, że ekipy filmowe przy takich serialach pracują na zasadach, no, mało cywilizowanych. Był czarną owcą rodziny, ale w końcu się ustatkował. I tak minęło 18 lat. Kiedy rola Marka Mostowiaka osiągnęła pełnoletność, grający nią Kacper Kuszewski zrezygnował z udziału w serialu M jak Miłość. W mediach show biznesowych zawrzało, pojawiły się plotki, spekulacje, a ja postanowiłam porozmawiać z aktorem o jego decyzji. Ale zanim zobaczycie, co mi powiedział, krótka podróż do przeszłości. Ewa Wąsikowska-Tomczyńska, zapraszam na mój wideoblog. Palił jointy, zadawał się z podejrzanym towarzystwem, marzył o łatwych pieniądzach. Młody Mostowiak dawał swoim rodzicom wiele powodów do zmartwień. Ale dla młodego aktora, jakim wtedy był Kacper Kuszewski, taka rola była jak z marzeń, bo nie można było przejść obok niej obojętnie. Marek denerwował, intrygował i przerażał. Przypalisz jointa? A masz? Pytanie. Jego związek z Hanką był burzliwy. Poznali się w pubie. Mało kto już pamięta, że ona związała się z nim z rozsądku. Ich początki nie były łatwe, ale szybko stworzyli zgrany duet. Do tego stopnia, że Marek był w stanie odebrać poród ich syna. Nie zawsze byli sobie wierni, jednak to była prawdziwa miłość. Po śmierci Hanki Marek w końcu ułożył sobie życie. Teraz na nowo życie próbuje sobie ułożyć Kacper Kuszewski. Potrzebuje nowych zawodowych wyzwań. Poza tym dość ma już atmosfery, jaka podobno panuje na planie M jak Miłość. Śmieciowe umowy, zestresowany, podminowany zespół i brak perspektyw na zmianę. Panie Kacprze, ostatnio dosyć głośno było o takich dosyć ostrych słowach, jakie powiedział Pan na temat warunków panujących na planie produkcji M jak Miłość. Czy nie obawia się Pan reakcji środowiska, bo to jednak środowisko dosyć wąskie, hermetyczne? Wprost przeciwnie, myślę, że środowisko się ucieszy, że ktoś podniósł tę kwestię, ale przede wszystkim no, chciałbym sprostować, ja nie mówiłem o warunkach na planie serialu M jak Miłość, tylko mówiłem o warunkach pracy ekip filmowych w ogóle, bo myślę, że i wiem, że podobnie jest we wszystkich ekipach serialowych. Nie były to żadne ostre słowa, bo to nie była jakaś krytyka z mojej strony, tylko to było no, proste stwierdzenie faktu. Ja po prostu opowiedziałem o tym, na jakich zasadach te ekipy pracują. Fakty są takie, że ekipy filmowe przy takich serialach pracują na zasadach, no, mało cywilizowanych. Ekipa to są charakteryzatorki, garderobiany, operatorzy kamer, dźwiękowcy, oświetleniowcy, obsługa planu, no cały sztab ludzi, który pracuje tam codziennie. I oni pracują po 12 godzin, tyle trwa dzień zdjęciowy, oprócz tego dojeżdżają półtorej godziny w jedną, półtorej w drugą, to jest 15 godzin. Pracują tak 6 dni w tygodniu i nie mają żadnych świadczeń socjalnych, bo są wszyscy na umowę o dzieło albo na samozatrudnienie, więc nie mają ZUS-u, jak zachorują, nie przyjdą do pracy, no to nie dostaną pieniędzy, bo mają płacone najczęściej za dzień albo za realizację odcinka. Jak nagle ogłaszany jest urlop i przerwa dla całej ekipy na 5 tygodni, to nikt nie pracuje i nikt nie zarabia, a część osób jest spoza Warszawy, musi to wynajmować mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, o czym powiedziałem. I teraz jeszcze jedna rzecz. Ten styl pracy jest zaczerpnięty ze stylu pracy ekip przy filmach fabularnych. I tam to jest uzasadnione. To jest jakaś ogromna mobilizacja. Zdjęcia do filmu fabularnego trwają miesiąc, półtora, no góra, dwa. I wszyscy wiedzą, że jakby no wchodzą w to i są zajęci od rana do nocy, duży wysiłek, ale stawki też są inne, a poza tym potem wiadomo, że można odpocząć kolejny miesiąc czy dwa, no i zaangażować się przy następnym. A tu mamy 18 lat jednak, prawda? 18 lat, właściwie w sposób ciągły, dzień w dzień. I tak jest i w M jak Miłość, i po prostu w wielu innych produkcjach. Pomyślałem, że to jest może dobry moment, żeby opowiedzieć o tym, bo... No bo członkowie ekipy to są ludzie, no, których twarzy nikt nie zna, jakaś nieduża grupa zawodowa, więc kogo to obchodzi? Oni jakby nie mają siły przebicia i jedynie my, aktorzy, jak coś wspomnimy, no to od razu jest zainteresowanie, no więc wspomniałem. Wbrew temu, co oczywiście od razu konfabulują różne media, nie mam żadnych propozycji, nie odchodzę do innej produkcji, nie odchodzę do innego serialu. Bo ja miałam Pana zapytać, kiedy Pan zaczyna zdjęcia na planie W rytmie serca. To nieprawda? Czy Pani naprawdę wierzy w te informacje, które czyta Pani w internecie, w tak zwanych mediach plotkarskich? No, w tym całym szumie informacyjnym ich jest dużo, dlatego spotkaliśmy się i chcę z Panem porozmawiać, żeby dowiedzieć się, co Pan teraz planuje. Drodzy Państwo, te informacje na temat zwłaszcza aktorów, które pojawiają się w tych mediach, są w dużej mierze wymyślane, więc... Nie wierzcie,
Nie, nikt, nie rozmawiałem z nikim z Polsatu, nikt, w ogóle nie było mowy o moim udziale w żadnym serialu. Na razie będę jurorem kolejnej edycji Twoja twarz brzmi znajomo, a od seriali chyba mam potrzebę chwilę odpocząć. Mam zapełniony kalendarz zawodowy do końca roku, dużo działań w teatrze, koncerty, gram swój recital, więc naprawdę mam co robić. Jednak Pana postać nie będzie uśmiercona, więc zawsze jest jednak jakaś możliwość powrotu do tego serialu. Czy rozważa Pan w ogóle jakąś taką możliwość, że byłoby to prawdopodobne? Z działem PR-u serialu M jak Miłość umówiłem się, że teoretycznie jest taka możliwość, że kiedyś Marek wróci, no bo nie zostanie uśmiercony. I na tym poprzestanę. Czy będzie Wam brakowało Marka Mostowiaka w serialu M jak Miłość? Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę. Poza tym jestem ciekawa, którego z Marków woleliście. Czy tego niegrzecznego, czy tego statecznego ojca rodziny? Piszcie w komentarzach. Tutaj zobaczycie mój film z poprzedniego tygodnia, subskrybujcie nasz kanał, a za tydzień widzimy się prosto z planu programu Rolnik Szuka Żony. Cześć!